Czy rekordowa ilość nowych użytkowników na rynku Bitcoina może oznaczać koniec hossy? Zaczyna się rozdawanie stimulusów. Jak to wpłynie na rynek kryptowalut oraz co takiego kupują dzisiaj instytucje? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale, oprócz przeglądu cen, sprawdzimy przede wszystkim, w jakiej kondycji ogólnie znajduje się Bitcoin oraz sprawdzimy, czy środowisko, jakie teraz wokół Bitcoina się tworzy, jest prowzrostowe czy prospadkowe. Do tego oczywiście będziemy potrzebować danych on-chain, czyli bezpośrednio z blockchaina oraz sprawdzimy, co takiego się dzieje dzisiaj w gospodarkach i dlaczego będzie miało to kluczowy wpływ na cały rynek kryptowalut. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale coś po raz pierwszy rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Ciebie poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do CoinGecko, szybkie ogłoszenie parafialne, ponieważ udało mi się nawiązać dość ciekawą współpracę, dzięki czemu także jestem w trakcie negocjacji bardzo ciekawej akcji, dzięki której będziecie mogli zgarnąć dla siebie całkiem fajną ilość bardzo dobrej kryptowaluty. O tej promocji będę mówił jeszcze w tym miesiącu, więc upewnij się, że masz ten dzwoneczek przy subskrypcji wciśnięty, ponieważ w przeciwnym razie po prostu nie zostaniesz powiadomiony na czas. Ja jedynie na ten moment ze swojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę będziecie mile zaskoczeni. Przejdźmy jednak na CoinGecko. Na obecną chwilę mamy Bitcoina, który cały czas walczy pomiędzy 55 a 56 tysięcy dolarów. Co do ceny Bitcoina, za chwilę tam przejdziemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na cały rynek kryptowalut, dzisiaj właściwie widzimy Cardano, które bardzo mocno się wybija. Dlaczego? Oczywiście informacja o tym, że Cardano wchodzi na Coinbase Pro tutaj zrobiła robotę. I dzisiaj mamy 21% wzrostu w 24 godziny dla kryptowaluty, która jest numer 3 na CoinMarketCap czy na CoinGecko. Mam nadzieję, że wciąż zdajesz sobie sprawę, jak wcześniej jesteśmy na rynku kryptowalut, skoro w zaledwie dobę jedna z największych kryptowalut na świecie może podskoczyć kolejne 20-30%. Natomiast jeżeli spojrzymy dzisiaj na cały rynek, dzisiaj można powiedzieć, cały rynek idzie trochę bokiem. Dlaczego? Ponieważ oczywiście Bitcoin jest w momencie niezdecydowania. Natomiast celem dzisiejszego materiału będzie pokazać Tobie dokładnie, w jakim środowisku jest dzisiaj Bitcoin, tak aby uprawdopodobnić przyszłe ruchy. Natomiast jeżeli spojrzymy na przegranych na rynku, podobna sytuacja, mamy kilka tutaj dwucyfrowych spadków, natomiast większość rynku właściwie dzisiaj stoi w miejscu, więc zdecydowanie wszystkie oczy dzisiaj zwrócone są w kierunku Bitcoina i nie tylko, ponieważ dzisiaj oczy także idą w kierunku Stanów Zjednoczonych, jednak o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Sprawdźmy, co się dzieje na wykresie Bitcoina i mamy Bitcoina po 55 872 dolary za sztukę. W ostatnim materiale rozmawialiśmy o bardzo ważnym oporze na 38% Fibonacciego i póki co Bitcoin ten tutaj obszar bardzo fajnie wybrania. Nieco więcej będzie widać za chwilę na interwale nieco mniejszym. Póki co jednak od szczytu zaliczyliśmy korektę 14%, jeżeli chodzi o Bitcoina, więc pytaniem jest, czy Bitcoin ma jeszcze parę, aby tą cenę dźwignąć w ciągu kolejnych kilku tygodni. Na interwale 4 godziny widzimy tutaj coś ciekawego, ponieważ mieliśmy szybkie wybicie poniżej poziomu 38% FIBO, natomiast jak możecie zauważyć, po świecach był to po prostu fake out i ta linia trendu, o której rozmawialiśmy w ostatnim materiale, idealnie posłużyła nam tutaj jako wsparcie, więc póki co z tej perspektywy Bitcoin wciąż jest w trendzie wzrostowym. Jeżeli chodzi o moje zagrania, ja ponownie tutaj w tym momencie dla siebie dołożyłem do mojej pozycji na Binance Futures. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest Binance Futures i nie masz tutaj swojego konta, koniecznie obejrzyj ten materiał, ponieważ tam znajdziesz wszystkie informacje od A do Z, w jaki sposób podejść do tradingu z głową i przede wszystkim zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jeżeli spojrzymy dokładnie, to mamy tu interwał, zauważcie, jednogodzinny, mamy bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego? Ponieważ tutaj stworzyła nam się swojego rodzaju głowa z ramionami, odwrócona głowa z ramionami, która jest formacją na potencjalne wzrosty. Jeżeli tutaj pociągniemy tą tutaj linię trendu, zauważcie,
mamy jedne ramię, mamy głowę, mamy drugie ramię i mamy wybicie i teraz był retest. Więc z punktu widzenia analizy technicznej w tym momencie sprawa wygląda dość ciekawie i oczywiście pozytywnie na korzyść Bitcoina. To jednak jeżeli chodzi o moje zagrania, ja wciąż tą pozycję mam tutaj utrzymaną, cały czas tą pozycję delikatnie na tych dołkach tutaj zwiększam, to jednak zdaję sobie sprawę i biorę za prawdopodobne, że jeszcze zaliczymy korektę do 50% FIBO. Dlaczego? Ponieważ zauważcie tutaj, mamy bardzo mocny, silny opór poprzedni, który jeszcze nie został przetestowany. Dlatego też właśnie na tym poziomie jeszcze mam ustawione zlecenie limit na Binance Futures. Natomiast jeżeli chodzi o głębszą ewentualną korektę, myślę, że poziom 61,8% FIBO w przypadku Bitcoina, tak jak działo w przeszłości, zwłaszcza w hoście, tutaj także będzie bardzo, ale to bardzo mocnym wsparciem. Poniżej na obecną chwilę, czyli poniżej 50 tysięcy, nie uważam, że jest zbyt duża szansa, aby tam polecieć, dlatego swoich zagrań na tym rynku póki co tutaj nie planuję. Na ten moment zdecydowanie obserwuję 50% FIBO i dodatkowo te dwie linie tutaj trendu wzrostowego, które póki co działają dla Bitcoina bardzo dobrze. Jak wiecie, ja dla siebie cały czas obserwuję wykres dominacji altcoinów. Dlaczego? Ponieważ Bitcoin, tak samo jak altcoiny, mają swoje mikrocykle i wygląda na to, o czym rozmawialiśmy w ostatnim materiale, że tutaj odbiliśmy się od tej linii długoterminowego trendu wzrostowego i prawdopodobnie zaczyna się bardzo ciekawy okres dla altcoinów. Póki co jednak ja dla siebie chciałbym widzieć takie potwierdzenie w postaci wybicia się ponad tą linię trendu spadkowego, retest i następnie dalszy ruch w górę, jeżeli chodzi o zwiększającą się dominację altcoinów. I tutaj na górze, przy tej linii, tej górnej linii tego kanału, upatrywałbym końca mikrocyklu na altcoinach. Oczywiście jak będzie, zobaczymy. Póki co moje wybrane projekty ja do swojego portfela tutaj zdecydowanie dokładam. Mamy tutaj także bardzo mocny poziom VPVR, gdzie widzimy, że zdecydowanie kupujący tutaj są i ten poziom ponownie został przebity na korzyść oczywiście altcoinów. Przejdźmy jednak do danych z rynku, ponieważ tak naprawdę samą analizą techniczną ja osobiście przynajmniej nie lubię się opierać. Dlaczego? Ponieważ wiele razy widzieliśmy różne formacje na wykresie, które nam się nie sprawdziły. Dlaczego? Ponieważ mieliśmy dane on-chain, które pokazywały nam bezpośrednio, że jest zwiększający się popyt lub ewentualnie zwiększająca się podaż. Dlatego będziemy obserwować kilka bardzo istotnych rzeczy, czyli przepływy Bitcoina na blockchainie i między giełdami. Dodatkowo sprawdzimy na Glassnode dwa bardzo ciekawe indykatory oraz oczywiście sprawdzimy, co się dzieje w gospodarkach. Moim zdaniem dopiero łącząc te wszystkie rzeczy do siebie, możemy właśnie uprawdopodobnić kolejny potencjalny ruch ceny Bitcoina. Więc oczywiście zaczynamy od przepływów Bitcoina na blockchainie i przepływu Bitcoina między giełdami. Zauważcie, że w ciągu ostatnich 24 godzin, co to informacje od Glassnode, mieliśmy wpływy Bitcoina na giełdy w wysokości 2,4 miliarda dolarów. Natomiast wypływy jest to 2,6 miliarda dolarów, co oczywiście jest znakiem pozytywnym. Dlaczego? Ponieważ balans Bitcoina na giełdach spot cały czas maleje. Jeżeli mówimy o środowisku wzrostowym lub ewentualnie środowisku spadkowym, to co tutaj widzicie jest to zdecydowanie środowisko do dalszych wzrostów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ilość Bitcoina na giełdach zaczyna być coraz mniejsza, w tym wypadku sufit potencjalny do przybicia także jest dużo cięższy. Jeżeli faktycznie kolejny kapitał będzie na rynek wpływał, a mamy informację, że zarówno instytucje, jak i osoby indywidualne wciąż inwestują w kryptowaluty i wciąż zainteresowanie Bitcoinem jest dość spore, po prostu prawdopodobieństwo dźwignięcia ceny i przebicia tak cienkiego sufitu jest tutaj dość spore. Sytuacja nieco gorzej wygląda w przypadku Ethera, ponieważ tutaj akurat w ciągu ostatnich 24 godzin mamy ciut więcej wpływów na giełdy niż wypływów. To jednak jeżeli chodzi o samego Ethera, widzimy zdecydowanie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych właśnie na tych spadkach, które teraz mieliśmy. Więc pierwsza część układanki jak najbardziej na plus, na potencjalne wzrosty. Przejdźmy na informacje na temat Grayscale i co robią tam inwestorzy. Jeżeli chodzi o pozycję na Bitcoinie, widzimy zmianę na minus, co oznacza, że część inwestorów z Grayscale tutaj realizuje swoje zyski. To jednak rozmawialiśmy o tym wcześniej, ponieważ tutaj bardzo często ludzie panikują i widzę to głównie na Twitterze, pokazując, że duzi gracze zaczynają się wyprzedawać. Jednak musisz być świadom, że Grayscale ma w swoim zarządzaniu ponad 600 tysięcy bitcoinów. Jeżeli mamy realizację zysków na poziomie 35 bitcoinów, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jak małym procentem jest ta wyprzedaż. Natomiast ostatnie 30 dni wciąż widzimy zdecydowanie, właściwie to na wszystkich trustach, jakie posiada Grayscale, widzimy zwiększające się wolumeny. To jednak Ether tutaj, zauważcie, nabiera coraz większego zainteresowania wśród inwestorów i widzimy, chociażby poprzez Grayscale, że instytucje Etherem się bardzo interesują. Dlaczego? Ponieważ cały czas, pamiętajcie,
Ether tak naprawdę przebił swoje poprzednie ATH z roku 2017, czyli mieliśmy przebicie $1600, następnie poszliśmy na $2000 i na obecną chwilę na Etherze nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Tak jak chociażby w przypadku Bitcoina, kiedy przebijaliśmy $20000, zauważcie, jak szybko doszliśmy do $62000. Dlatego moim zdaniem jest to jeden z powodów, dlaczego tutaj Ether jest wciąż niedowartościowany. A jeżeli bierzemy pod uwagę rzeczy, które mają się wydarzyć dla Ethera jeszcze w tym roku, patrząc zarówno na wykres, jak i patrząc na instytucje, trwa okres akumulacji. Przejdźmy jednak do danych bezpośrednio z blockchaina i dzisiaj chciałbym się z tobą podzielić wykresem R-HODL. Jest to oczywiście Realized Cap HODL Waves. O HODL Waves rozmawialiśmy wielokrotnie, gdzie mierzyliśmy i sprawdzaliśmy, w jaki sposób zachowują się krótko i długoterminowi hodlerzy Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo duża korelacja pomiędzy zmianą rąk krótko i długoterminowych graczy na rynku, a wzrostami i spadkami cen Bitcoina. To jednak wykres R-HODL pokazuje nam ratio pomiędzy krótkoterminowymi hodlerami i mam tutaj na myśli tygodniowych hodlerów i do tego zestawiamy to z hodlerami, którzy trzymają swojego Bitcoina między rokiem a dwa. Dlaczego ten wykres? Ponieważ jest to jeden z kolejnych wykresów, który bardzo ciekawie zadziałał nam w przyszłości, jeżeli chodzi o przewidywanie potencjalnych górek. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj kilka bardzo ciekawych topów. I tutaj ponownie zaczyna mi się zapalać taka pomarańczowa lampka, że 2013 rok jest bardzo prawdopodobne, że tutaj się znów powtórzy. Jeżeli chciałbyś poznać więcej informacji, dlaczego tak uważam, tutaj znajdziesz teraz materiał, gdzie rozwinęliśmy ten temat nieco bardziej. Więc póki co, jak możecie zauważyć, jesteśmy dość daleko jeszcze od tego czerwonego pola, który w przeszłości idealnie wskazywał nam na poprzednie górki. To jednak, zauważcie, co się wydarzyło, ponieważ mamy dość ciekawy i bardzo dynamiczny wzrost teraz na Bitcoinie, tak samo jak było bardzo podobnie w roku 2013 i to się zakończyło głębszą korektą i następnie kilkumiesięczną boczną stagnacją. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Ponieważ zauważcie, że wtedy dobiliśmy do takiego samego momentu, w jakim jesteśmy dzisiaj. Więc ponownie, jeżeli chodzi o takie moje przewidywania krótkoterminowe, zdecydowanie uważam, że jest naprawdę bardzo duża szansa, że okres wakacyjny poczynając od maja może być tutaj dość cichy, jeżeli chodzi o samego Bitcoina i faktycznie ten scenariusz z roku 2013 tego może nam się tutaj powtórzyć. Po prostu zbyt wiele rzeczy zaczyna nam tutaj pasować. Więc krótkoterminowo zdecydowanie jakaś pomarańczowa lampeczka może tutaj się zapalić, natomiast długoterminowo, jeżeli mówimy o całkowitym zakończeniu się hossy, mam nadzieję, że jesteś tego świadom, że tutaj po wykresach, nie tylko tym, ale wielu, wielu innych, póki co po prostu końca nie widać. Kolejnym wykresem, którym chciałbym dzisiaj się podzielić, jest ASOPR. Dlaczego? Ponieważ tutaj możemy zauważyć, kiedy traderzy są gotowi sprzedawać ze stratą. Co mam na myśli? Ta pomarańczowa linia, którą tutaj widzicie, czym jest wyżej, tym traderzy mają większą motywację na sprzedaż, ponieważ większość rynku jest po prostu na plusie i traderzy faktycznie tradują na bardzo ciekawych profitach. Czym niżej jesteśmy i czym bliżej tej czarnej tutaj linii na poziomie 1, oznacza to, że w tym momencie traderzy zaczynają akceptować sprzedaż ze stratą. I tak samo jak w roku 2017, tak samo jak wcześniej, tak samo teraz, ponownie podczas hossy, ten poziom pokazuje nam, gdzie prawdopodobnie mamy końcówki lokalnych korekt. I tak samo jak w roku 2017, tak samo teraz w roku 2021, zauważcie, że tutaj ten poziom wielokrotnie już nam służył za wsparcie i widzimy bardzo wyraźnie, że hodlerzy nie chcą sprzedawać ze stratą. Tak samo nawet jeżeli patrząc na whale map, mamy informacje, które pokazują nam, że wieloryby, które kupowały, akumulowały Bitcoina na poziomie 47-48 tysięcy dolarów, na ten moment się nie cashują. Więc ponownie może być to taka dodatkowa informacja, jeżeli szukamy naprawdę gdzieś głębszych wsparć, ponieważ wieloryby w ciągu ostatnich kilku miesięcy wyznaczały tak naprawdę nowe opory i wsparcia. I tak jak możecie zauważyć, na tym wykresie ponownie 55 tysięcy dolarów także jest tutaj bardzo ważnym momentem akumulacji, więc póki co Bitcoin faktycznie tutaj się trzyma dobrze, natomiast jeżeli mówimy o jakichś głębszych korektach, ewentualnym dalszym spadku, zdecydowanie tutaj te obszary musimy brać za prawdopodobne. Póki co na SOPR rozmawialiśmy o tym, że tutaj ponownie prawdopodobnie jest koniec korekty i faktycznie od tego momentu doszliśmy do $62000, to jednak bardzo fajnie jest widzieć taki kolejny tutaj spadek, kiedy widzimy oczywiście, że część rynku się cashuje, to jednak mamy dość zdecydowane odbicie, zanim jeszcze doszliśmy do tego momentu. A co to oznacza? Że tutaj presja sprzedażowa zaczyna nam spadać. Więc po wykresie R-HODL widzimy, że średnioterminowo możemy oczekiwać jakiejś większej korekty, natomiast jeżeli chodzi o bardzo krótki termin, wciąż
wciąż mamy tutaj kolejne potwierdzenie, ano tego, że siła kupujących tutaj może po prostu rosnąć. Kolejnym mega ciekawym wykresem od Glassnode jest Entities Net Growth, który pokazuje nam, jak dużo nowych osób dołącza się do sieci Bitcoina. I tutaj mierzymy stricte tylko i wyłącznie nowe ruchy na blockchainie. I teraz pytaniem jest, czy to, co tutaj widzicie na tym wykresie, to co widzimy na tym wykresie, może nam sugerować koniec obecnego cyklu. Ponieważ zauważcie, w roku 2017 moment, kiedy zaczęliśmy notować 30-35 tysięcy nowych użytkowników na blockchainie każdego jednego dnia, w tym momencie bańka pękła. Na tą chwilę przebijamy właśnie poziom 35 tysięcy nowych użytkowników na blockchainie, więc zdecydowanie może nam tutaj się zapalać pomarańczowa lampka. Jednak moim zdaniem wszystko musimy poddawać pewnej perspektywie. Tutaj oczywiście musimy cofnąć się do przeszłości. W roku 2013, w roku 2014 zauważcie, że liczba nowych użytkowników także rosła, jednak każda kolejna górka obfitowała w coraz większą ilość nowych użytkowników. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że oczywiście tutaj mówimy o adopcji. Na tą chwilę mamy około 135 milionów użytkowników Bitcoina, co oznacza, że jesteśmy poniżej 2% globalnej adopcji Bitcoina. Dlatego też ja uważam, że czym dalej będziemy iść, ten ta krzywa wzrostów ma prawo tutaj jeszcze być dużo bardziej dynamiczna. Dlaczego? Dwa powody. Przede wszystkim informacja cały czas krąży w sieci i widzimy bardzo wyraźnie, że trend kryptowalut cały czas nabiera na sile. Z drugiej strony mamy kryzys i ludzie szukają bezpiecznego lokowania swojego kapitału, a kryptowaluty w ciągu ostatnich kilku lat po prostu zrobiły same dla siebie gigantyczną reklamę. I ta informacja cały czas się dalej rozchodzi. Więc moim zdaniem ja nie zdziwię się, kiedy dojdziemy do poziomu nawet 100 tysięcy nowych użytkowników jednego dnia jeszcze podczas tej hossy. Jeżeli mielibyśmy tutaj wyrysować pewnego rodzaju trend bardzo długoterminowy dla właśnie nowych użytkowników sieci Bitcoina, zauważcie, że tutaj tak naprawdę tworzy nam się parabola, więc nie zdziwię się, jak ten trend po prostu gdzieś tutaj wysoko się spotka, prawdopodobnie jeszcze w roku 2021. Willy Wu także to świetnie podsumował, ponieważ zauważył on to samo, czyli mamy 35 ponad tysięcy nowych użytkowników każdego dnia on-chain, co oznacza, pamiętajcie, ponieważ jeżeli mówimy o on-chain, to jeżeli ty faktycznie kupujesz Bitcoina i przesyłasz go na swój prywatny portfel, to jednak nie jest liczona liczba nowych osób na giełdach. Jego zdaniem jest to wciąż około 100 tysięcy osób każdego jednego dnia. Czy twoim zdaniem środowisko, w którym dochodzi na rynek tak wiele osób, ma prawo tutaj się rozpędzać? Moim zdaniem oczywiście, że tak. Do tego oczywiście mamy gigantyczną korelację, jeżeli chodzi właśnie o wzrost liczby użytkowników on-chain oraz wzrostu cen. Póki co, jak możecie zauważyć, wciąż mamy tutaj trend wzrostowy. Więc na wykresach w miarę pozytywnie, jeżeli chodzi o on-chain, większość informacji także wskazuje nam na potencjalne wzrosty. I do tej układanki oczywiście musimy dodać informacje geopolityczne, czyli to, co się dzieje po prostu na świecie w kontekście kryptowalut. Na początku szef Visa informuje nas, że są coraz bliżsi ukończenia swojego projektu, które pozwolą użytkownikom kart Visa na bardzo szybkie kupowanie Bitcoina, ale przede wszystkim do używania kryptowalut do płatności. Więc mówiąc w kontekście adopcji i użyteczności kryptowalut, zdecydowanie tutaj jest na plus. Póki co jednak prace trwają, jednak jeżeli te prace zostaną zakończone, miej świadomość, że Visa posiada 70 milionów różnych lokacji, czyli różnych miejsc, gdzie faktycznie ich karty są akceptowane. I w tym momencie, jak za pociągnięciem magicznej różdżki, po prostu na rynku kryptowalut pojawi się zupełnie nowa grupa ludzi. Dodatkowo weź pod uwagę bardzo ważny fakt, że coraz więcej firm zaczyna się ubiegać o to, aby stworzyć ETF na Bitcoinie w Stanach Zjednoczonych. W przeszłości wszystkie takie próby spełzły na niczym. Dlaczego? Ponieważ SEC mówił tutaj o bardzo małej płynności. Nie jest to jednak case w tym roku i mamy już chyba 6 różnych propozycji ETF-ów, których potwierdzenie może wydarzyć się jeszcze w tym roku. Oczywiście SEC ma tutaj sporo czasu na to, aby podjąć decyzję i oczywiście ma możliwość przedłużenia swojego terminu, to nawet jeżeli przełoży ten termin, wciąż rok 2021 będzie rokiem finalnej decyzji. Moim zdaniem prawdopodobieństwo zaakceptowania ETF-a na Bitcoinie w tym roku jest bardzo duże, a tym samym dostęp do Bitcoina poprzez ETF-y, zwłaszcza dla instytucji, dla wielu instytucji, będzie bardzo mocno ułatwiony. Moim zdaniem kolejna bardzo ważna informacja, którą będziemy śledzić przez cały rok 2021, ponieważ ETF dla instytucji jest to po prostu game changer. No i mój ulubiony temat, czyli dodruk, czyli stimulusiki, ponieważ dzisiaj płatności, czyli stimulusy, zaczynają wpływać na konta Amerykanów, więc tak naprawdę teraz dopiero zacznie się, moim zdaniem, w ciągu kolejnych 2-3 tygodni bardzo ciekawe ruchy na
kryptowalutach. Dlaczego? Ponieważ jak już wiecie, z poprzednich materiałów rozmawialiśmy, że 3% Amerykanów zadeklarowało, że za swojego stimulusa kupi kryptowaluty. Więc zdecydowanie łącząc to z ilością nowych użytkowników na blockchainie i na giełdach kryptowalut, te osoby w dużej części będą teraz uzbrojone w kolejne darmowe dolary, które jak widzieliśmy podczas poprzednich stimulusów bardzo fajnie wchodziły na rynek kryptowalut. To jednak miej na uwadze fakt, że nie wszystkie stimulusy wpłyną bezpośrednio na konta. Niektóre stimulusy będą wysyłane jako czeki albo przedpłacone karty debetowe. Dlatego właśnie mówię o 2-3 tygodniach, ponieważ ten inflow kapitału będzie tutaj stopniowy. Jestem jednak mega ciekaw, czy faktycznie historia nam się powtórzy i tak samo jak było podczas pierwszego stimulusa, drugiego stimulusa, tak samo teraz. Tydzień, 2 tygodnie właściwie licząc od dziś mogą być na rynku kryptowalut bardzo ciekawe, jeżeli historia miałaby się nam tutaj powtórzyć. To jednak, jeżeli obserwujemy te dane, po prostu wskazują nam one faktycznie na to, że prawdopodobieństwo wzrostu po prostu jest dość duże. A jeżeli wciąż się zastanawiasz, dlaczego kryptowaluty, dlaczego rynek kryptowalut rośnie tak szybko, musisz ponownie cofnąć się do samych podstaw, czym w ogóle jest Bitcoin. Dlaczego? Bo wtedy zrozumiesz, że Bitcoin powstał tuż po kryzysie w roku 2008, aby przeciwdziałać właśnie takim sytuacjom. I jako aktywo deficytowe także ma chronić ciebie docelowo przed inflacją, a ta, jak wiesz, się rozpędza. I tutaj, jeżeli obserwujesz ceny kryptowalut i widzisz, jak one szybko rosną w górę, zauważ, że jest tutaj bezpośrednia korelacja pomiędzy wzrostem ceny Bitcoina a dodrukiem. A twoim zdaniem ten trend właśnie zostanie zerwany, kiedy na rynek wchodzi 1,9 biliona dolarów, czyli właściwie wyobraź sobie, że jeden stimulus tylko w Stanach Zjednoczonych jest wart więcej niż kapitalizacja rynkowa całego rynku kryptowalut. Jeżeli poddasz te wszystkie informacje nieco szerszej perspektywie, moim zdaniem, jak to się mówi, jest to mind-blowing. Więc tak długo jak dodruk będzie trwał, jak środka pieniężnego na rynku będzie coraz więcej, według prawa Kopernika Greshama słabszy pieniądz będzie zastępowany przez pieniądz lepszy. W tym momencie obserwujemy, że ludzie zdecydowali już, że Bitcoin faktycznie tym lepszym pieniądzem faktycznie jest. Natomiast jeżeli jesteś nowy na rynku kryptowalut, zdecydowanie polecam Tobie serię o Binance. Tutaj znajdziesz teraz ten materiał, gdzie dowiesz się wszystkiego od A do Z, w jaki sposób transferować środki, kupować, sprzedawać i wypłacać. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się, samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!